Hej kochani, witam was bardzo cieplutko w 11 dniu vlogmas. Ja sobie to nagrywam tutaj początek 10, bo chcę, żeby jutro rano ten film się pojawił, bo jutro mnie cały dzień nie będzie, dlatego nagrywam z jednodniowym wyprzedzeniem. Ale oczywiście otwieramy dzisiaj 11. Mamy tutaj 11 grudnia i zaczynamy nasz vlogmas. Oczywiście standardowo zacznijmy od kalendarzy adwentowych. Mamy tutaj już coraz mniej tych okienek, prawie już połowa za nami. Szybko to zleciało, nim się nie obejrzymy i zaraz mamy święta, a my zobaczmy, jaką dzisiaj mamy herbatkę. Co my dzisiaj wieczorem będziemy pić? Otwieramy. Ładne opakowanie. Mamy Earl Grey, więc coś, co ja bardzo lubię. Jest, na wieczór będzie. Lecimy teraz z kalendarzem próbkowym. I czy ja tutaj znajdę tą 11? A w środku mamy chyba jakiś krem. Zobaczmy, tak. Do suchej skóry krem nawilżający z Optimal Oriflame, więc bardzo fajnie, też się przyda. Otwórzmy kalendarz z pracy z czekoladkami z Linda. Wszystkie są takie same, więc wiecie już na pewno, jeśli śledzicie moje vlogmasy na bieżąco, co tu będzie. A więc ta sama czekoladka co zwykle. Ok, teraz Kinder Mix. 11 mamy tutaj. Ciekawe, czy będzie Chocobons, czy coś innego. Tak, mamy kolejnego Chocobonsa. Tak samo jak był tutaj. Tutaj był 8, a tutaj mamy 11. Jajko, które nie chce wyjść. Jest. Następne czekoladki, czyli Ferrero. Trochę was tutaj przybliżę. I 11 jest tutaj, a w środku mamy Ferrero Cushion w ciemnej czekoladzie. Widzicie? Ok, czekoladki 3 już mamy. Lecimy do czegoś dla starszych, czyli tutaj nasze alkohole. I 11 jest tutaj na środeczku, a w środku mamy, o, jakiś tutaj nowy miętowy likier. Tego jeszcze nie mieliśmy, więc dzisiaj nowość nam się trafiła. Zobaczcie, ile już ich tutaj mamy na półeczce. Sporo się uzbierało, tak samo tutaj tych właśnie, o, tutaj wyżej, produktów z kalendarza. Lecimy dalej. Kalendarz z Douglasa. 11 mamy gdzie? Tutaj, u góry. Widzicie? Teraz widzicie.
Douglas Essentials. Mamy mleczko do ciała, mango butter. O smaku, o zapachu mango, więc również się przyda. Testowane dermatologicznie. Balea, tutaj już widzę też na wierzchu duże okienko na samej górze. I czy ja teraz się tutaj otworzę jedną ręką? Może być ciężko. Mamy balsam do ciała. Cicho bądź. Nie płacz tam. O smaku, no Boże, znowu o smaku mówię, o zapachu wanilii, więc taki typowo świąteczny. I ostatni kalendarz z Reala. Jedenastka jest, gdzie jest? Tutaj na samym dole jakieś takie malutkie okienko, a w nim, co my tutaj mamy? Krem Q10+, na noc. Z Nivea. Jest. Jest. Ok, kalendarze otworzone. Zdrapkę zdrapiemy wieczorem, jak przyjdę z pracy. O, tam się rozwalił ten kalendarz. A mały coś mi tutaj płacze. I nie wspomnę o tym, że przed chwilą miałam podłogę, a widzicie już tutaj ten żywiołek porozwalany. Ten to jak wystrzeli z torpedy, z kuwety, to żywiołek można znaleźć wszędzie. Kocie, o co ci chodzi? O co ci chodzi? O co chodzi? O co chodzi, kotu? O co chodzi? O co chodzi? No o co ci chodzi? Ty potrzebujesz wiecznie ciągłej uwagi, nie? Ty chciałbyś, żeby cały czas ktoś cię zaczepiał, a że Daisy śpi, to ci się nudzi. Nudzi ci się, ty. No, leż. Leż tu grzecznie. Leż grzecznie. Tak jak Dejzolek nasz tutaj. Grzeczniutki, nie? Nasz czarnutki kotek. Dobra, kochanie, się z wami żegnam, bo muszę tam szybko kartofle odcedzić i zaraz uciekam do pracy, a do was odezwę się wieczorkiem, więc trzymajcie się cieplutko. A może otwórzmy sobie jeszcze naszego Glossy Boxa, bo to jest listopadowe pudełko, zaraz mi przyjdzie grudniowe, więc czas otworzyć te tutaj. A ostatnio otwieraliśmy dopiero październikowe, więc trochę tutaj te pudełka czekały na nagranie. Teraz mam chwilę czasu, więc zrobimy to i mam nadzieję, że będą fajne jakieś produkty na święta. Tam jak zwykle te ulotki, które nie są zbytnio ciekawe, a tutaj mamy podobnie zapakowane jak zeszłym razem. Mamy tutaj naszą gazetkę, nasz magazyn, ale to sobie zobaczymy później. A teraz zobaczmy, czy listopadowe pudełko jest takie samo fajne, tak samo fajne jak te październikowe. Może was trochę tak tutaj inaczej postawię. O! I wszystko tutaj widzicie. Mamy Lancaster Skin Life Primer 2 w 1, więc to na pewno jaką, o, tutaj nie widzicie, na jakąś imprezę się przyda. Niedługo święta, Sylwester, więc primer na pewno się przyda. Co my tutaj mamy? Mamy małe perfumy, próbeczkę z Armani, też się przyda. Tutaj jakieś duże opakowanie, chyba pełnowymiarowy produkt. Jest to, czyżby maseczka? Nie, jest to czarna pasta do zębów. Ej, to bardzo fajnie, bo ja właśnie chciałam to przetestować. Więc bardzo fajnie, chciałam to kupić, a mam to w Glossy Boxie, więc na pewno... Więc z tego produktu jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Później dam wam znać, jak się sprawuje. O, i tutaj z Catrice mamy Peel Off Glam, lakier do paznokci, który na pewno do kogoś powędruje. Chociaż moje hybrydy przez te kalendarze też za dobrze nie wyglądają. No, ale może tutaj właśnie któregoś wieczorku sobie coś zrobię, a to taki bardziej właśnie sylwestrowy. Chociaż na święta myślę, że też bardzo fajny kolorek. A może po prostu zrobię sobie żel, na to zwykły lakier i przykryję top coatem. Też taki pomysł mi chodzi po głowie. I tutaj mamy dwufazowy olejek do demakijażu oczu. No nie wiem, ja tych takich z olejkami raczej nie używam, aczkolwiek może czas zacząć. Na razie mamy z La Roche-Posay tonik,
Znaczy nie toni tylko wodę micelarną, ale może na jakiś właśnie wodoodporny makijaż czy coś w tym stylu się przyda. I ostatni produkt, o, z Huda Beauty mamy Liquid Matte pomadkę. Bardzo fajnie, akurat ostatnio bardzo dużo pomadek testuję, z Hudy jeszcze nie mam, więc zobaczymy. Chociaż nie wiem, czy te brązowe kolorki to dla mnie. Zobaczymy później. A teraz zobaczmy sobie gazetkę, czy nam się opłacało zamówić. Znaczy się on i tak do mnie przychodzi. Tego Glossy Boxa. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy nasz dwufazowy olejek do makijażu. Kosztuje 12 euro. 22 ta pomadka z Hudy. I ciekawe, który ja mam kolor. No, ale fajnie, że są matowe. Więc tak, mamy nasz lakier z Catrice 3,50. Więc jak widzicie, raczej zazwyczaj jest tak, że te produkty są droższe niż ten cały pudełko Glossy Box, które kosztuje mnie 15 euro. I czy to wszystko? Chyba tak, z tego co my tutaj mieliśmy. A nie, jeszcze nasza pasta do zębów, która kosztuje 4 euro. Naturalna. Zobaczymy, jak to nam się sprawdzi. No i to na tyle. Tutaj jeszcze widziałam gdzieś ten Lancaster na początku. Te próbki. O, tutaj to mamy. Ale to chyba akurat nie... A nie, tutaj jest to nasze. I za 30 ml kosztuje 48 euro, ale my tutaj mamy jakąś małą próbeczkę, która ma 10 ml, czyli 1/3. Ok, to by było na tyle. Ja teraz uciekam coś zjeść i do pracy, a z Wami widzę się wieczorkiem. Buziaki, pa!